W ogóle ja już nakładam nam łatkę komików i mamy te teraz immunitet. Content Podcast, zapraszamy. To jest Content Podcast. Tak jakoś ostatnio <laughs> gdzie wyświetlają podcasty na różnych social mediach komediowców, nie? Komików, komików, sorry. Komików, no ale amerykańskich, tak? Czy tam zagranicznych bym powiedział, nie polskich. I często oni, a powiedziałem to chyba, ale no, prowadzą podcasty. No i te podcasty oczywiście są, w, w, po prostu bardziej bazują na byciu zabawnym, zabawności tak, niż na przekazaniu, przekazaniu jakiejś konkretnej informacji. Ale do czego zmierzam? Że wiesz co, mam opory przed tym, żeby być, żebym, przed tym, żeby być tutaj na przykład wulgarnym. Ale wulgarnym w takim sensie, że na przykład przeklinać czy żartować, i tak dalej. Mimo, że mam czasem jakieś takie. Chociaż nie, nie, mówię, nie będę mówił może, że mam opory, ale nie jest to takie, moim zdaniem, że robię to i tyle. Wiesz, co chodzi? Że jak na przykład robiłem ten teledysk, i on był w jakiś sposób, czy znaczy tekst piosenki był jakiś, w jakiś sposób tego. Hot 16 Challenge, był w jakiś sposób perwersyjny, i opisywał taką perwersyjną sytuację i historię, to, to wiadomo, że to była fikcja, nie? że to była jakaś tam fikcja literacka. I łatwiej jest być właśnie wulgarnym, jak, jak się jest w jakiejś roli, niż jak, wiesz, jesteś po prostu sobie Julek Modliński czy Tomek Skrzypek i po prostu mówisz o wulgarnych rzeczach, ale na przykład jak się jest komikiem, to wydaje mi się, że po prostu praktycznie wszystko uchodzi ci na sucho. A widziałeś to? Widziałeś to? Trochę nie, bo patrzyłem na kamerę. Usłyszałem tylko chrupnięcie. Ja pierdolę. Ej, weź bez przekleństw miało być, co? No nic, spadły mi słuchawki. No, ale zmierzam do tego, że komikom częściej uchodzi to na sucho. Albo po prostu uchodzi im to na sucho, bo u nich nie ma takiego rozgraniczenia, że wiesz, są w roli albo nie są w roli, tak? Jak jesteś politykiem i napiszesz na Twitterze coś bardzo, no nie wiem, obraźliwego, no to cię ze ze zeżrą. tak? Ale jak jesteś komikiem. To w ogóle jest bardzo ciekawa dynamika, jak jesteś, wiesz, jakby społeczna, jak jesteś komikiem, to naprawdę możesz pisać bardzo kontrowersyjne rzeczy, ale z racji zawodu, jaki wykonujesz, to jest to jakby, wiesz, totalnie chill out. I niby mimo, że jest wolność słowa, to wcale nie jest tak, że nie wszyscy mogą wszystko mówić. No, polityk nie może w ogóle się wypowiedzieć prawie, że w kontrowersyjny sposób, no bo koniec kariery, tak? No nic. I, I tutaj jest właściwie też taka ciekawa mm, zależność, tak? Że wiesz, że jako Julek Modliński... W ogóle ja już nakładam nam łatkę komików i mamy te teraz immunitet. Ale, ale to komikami dopiero jesteśmy od teraz, czy od początku? Nie, nie no prawo nie działa wstecz, nie. tak? Co ale... nie? E, z z, 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 z parabelu. Tak, prawo nie działa... No, łaciński. Tak, prawo nie działa wstecz, ale u nas zadziała, no bo jesteśmy komikami. To po prostu byliśmy, wiesz, incognito. Czyli ja, ja nie wiem. Ja mój Hot Sixteen wrzuciłem jako komedii. Ta. <głos> <głos> tak. Ale właśnie, no, czyli dobra. Czyli ustalamy, że jesteśmy komikami, po prostu słabymi, tak? I niezabawnymi. Nieważne, nie o to chodzi. Drażnianie po prostu. Czy jesteśmy dobrymi chodzi. komikami, czy złymi komikami? Chodzi o to, żebyśmy mieli ten komiczy... Immunitet. Paszport im, komika Immuniteta. I dzięki temu możemy mówić kontrowersyjne rzeczy, rasistowskie, jakie tylko chcemy. Bo to jest wszystko gwoli żartu. Immunitet się tak. włączył. I na sucho.